na temat życia i pracy Marii Curie Skłodowskiej do dziś krążą legendy. Do historii przeszła jako pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla i pierwsza osoba, która została w ten sposób uhonorowana dwukrotnie. Jak wyglądało życie jednej z najbardziej znanych uczonych w dziejach świata? Jak wyglądało życie jednej z najbardziej znanych uczonych w dziejach świata? I jakie przełomowe dla nauki odkrycia przyniosły jej wieczną sławę i szacunek wśród kolegów naukowców na całym świecie? Maria Skłodowska od dziecka fascynuje się nauką. Nikogo to jednak nie dziwi, gdyż dziewczynka wychowuje się wśród nauczycielskich tradycji. Zarówno jej ojciec, jak i matka są nauczycielami. Być może to właśnie dlatego naukę w trzecim gimnazjum Maria kończy ze specjalnym wyróżnieniem. Liczne sukcesy w zakresie edukacji sprawiają, że wszyscy wróżą jej znakomitą karierę nauczycielską. Jednak dla dorastającej Marysi kolejne lata okazują się być bardzo ciężkie. Jej matka i siostra umierają, na skutek czego ona sama zmuszona jest powrócić na wieś do rodziny swojego ojca. Dalsze kształcenie i rozwój Skłodowskiej już na samym początku stoją więc pod znakiem zapytania. Ale Maria z biegiem czasu decyduje się wrócić do stolicy, gdzie źródło utrzymania stanowi dla niej udzielanie młodzieży korepetycji z chemii, fizyki i matematyki. Niedługo później rozpoczyna pracę w laboratorium na krakowskim przedmieściu, gdzie swój chemiczny talent i zamiłowanie do eksperymentów rozwija u boku tak wybitnych umysłów jak Józef Boguski, asystent innego słynnego badacza Dmitrija Mendelejewa. Dokładnie tego samego Mendelejewa, któremu zawdzięczamy słynną tablicę pierwiastków chemicznych. Najważniejsze lata i największy rozwój kariery naukowej młodej warszawianki jednak dopiero nadchodzi. Maria Skłodowska prawdziwie rozwija swój talent naukowy dopiero na Uniwersytecie Paryskim, czyli na popularnej Sorbonie. Z uwagi na czasy, w których żyje, już sam fakt dostania się na niechętnie przyjmujący kobiety uniwersytet można uznać za olbrzymi sukces. Tak więc Maria nie tylko dostaje się na jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Europie, ale jeszcze dokonuje tego pomimo bycia kobietą. I to kobietą pochodzącą zza wschodniej granicy. W takiej sytuacji nikogo nie powinien dziwić fakt, że Maria od samego początku uczy się pilniej od większości swoich kolegów, zajmując często pierwsze miejsca w wynikach egzaminów i angażując się na każdym kroku w zajęcia dodatkowe. Jakby tego było mało, polska badaczka nie ogranicza się tylko do nauk ścisłych. Między innymi gra w amatorskim teatrze, wystawiając najróżniejsze sztuki. Wśród nich również te o tematyce patriotycznej, poświęcone historii Polski. Okres nauki na Uniwersytecie w Paryżu jest też dla naszej noblistki ważny z innego powodu. To właśnie wtedy poznaje swojego przyszłego męża Piotra, który w jednym z potężniej działających laboratoriów pracuje m.in. nad zjawiskiem magnetyzmu. W krótkim czasie Maria i Pierre pobierają się, co dodatkowo ułatwia obojgu naukowcom rozwój kariery badawczej. Wykształcona przez paryski uniwersytet i wspierana przez Piotra badaczka rozpoczyna pracę nad promieniotwórczością. Opierając się na pracach Henry'ego Becquerela, który zaobserwował, że niektóre materiały, takie jak znany już od setek lat jako barwnik uran, zdają się samoistnie wytwarzać ciepło i światło. Maria rozpoczęła poszukiwanie innych podobnych pierwiastków. Zagadkowy mechanizm rozpadu materii, którego nie można w tamtym czasie wytłumaczyć żadnymi znanymi w świecie nauki teoriami, nie daje kobiecie spokoju i w krótkim czasie wybitnie zdolna Polka znajduje się na samym czele badaczy zajmujących się tym właśnie zagadnieniem. Założenie, że muszą istnieć pierwiastki, u których znany z badań nad uranem proces rozpadu przebiega znacznie gwałtowniej, doprowadza do odkrycia przez nią dwóch pierwiastków, radu i polonu. Ale samo odkrycie promieniotwórczych pierwiastków nie jest jeszcze końcem wkładu Marii w rozwój nauki. Pogłębiona wiedza na temat samego procesu promieniowania umożliwia wielu innym naukowcom tamtego okresu, takim jak Niels Bohr czy Albert Einstein, lepiej zrozumieć strukturę materii i naturę energii. To właśnie dzięki badaniom Marii Skłodowskiej-Curie
Wiemy, że atomy nie są niepodzielne i składają się z mniejszych elementów. Nie sposób ocenić przydatności tych odkryć. Swoje zastosowanie badania nad promieniotwórczością znalazły we większości dziedzin życia i do dziś są podstawą kolejnych postępów w nauce. To właśnie dzięki Marii Skłodowskiej-Curie elektrownie atomowe mogą dziś dostarczać setkom miast na świecie prąd bez spalania paliw kopalnych. Choroby nowotworowe możemy leczyć za pomocą odpowiednio zaaplikowanej dawki promieniowania, a archeolodzy i historycy, badając to, jak dużo radioaktywnej substancji w starożytnym artefakcie zdążyło się już rozpaść, mogą z dużą dokładnością określić jego wiek. Nawet astronomowie, badając promieniowanie, które dociera do nas z odległych części kosmosu, mogą badać galaktyki oddalone od nas o setki lat świetlne. Również ludzie współcześni Marii zdawali sobie sprawę z wagi tych odkryć. Choć Szwedzka Akademia nigdy wcześniej nie przyznała żadnej kobiecie Nagrody Nobla, po tym jak Maria opublikowała pierwsze wyniki swoich badań nad promieniotwórczością, członkowie Akademii nie mieli wyjścia. Jakby tego było mało, kilka lat później Maria ogłosiła światu odkrycie radu i polonu, za co po raz kolejny otrzymała najwyższe wyróżnienie świata nauk, które wcześniej zarezerwowane było jedynie dla mężczyzn. Na pierwszym kongresie Solvaya w 1911 roku, na którym zebrali się najwięksi fizycy epoki, by rozmawiać o tematach takich jak fizyka kwantowa czy teoria względności, była jedyną zaproszoną Polką i jedyną zaproszoną kobietą. Maria była nie tylko wielką postacią dla ruchu równouprawnienia płci, która oprócz tego, że zdobyła honorowy tytuł na wielu uniwersytetach i akademiach, od Edynburga po Petersburg, jako jedna z pierwszych kobiet zdobyła prawo jazdy samochodem, ale była też prawdziwą polską patriotką. Choć straciła wiarę w Boga po tragicznej śmierci matki, nigdy nie straciła wiary w swój kraj pochodzenia. Pracując w Szwajcarskim Komitecie Generalnym Pomocy Ofiarom w Polsce, ani w ludzkość, szkoląc radiologów, którzy diagnozowali chorych, używając do tego aparatów opartych m.in. na jej odkryciach. Jej osiągnięcia, takie jak dwukrotne zdobycie Nagrody Nobla, pozostają poprzeczką nie do przeskoczenia nawet dla najlepszych badaczy, co czyni ją jednym z najwybitniejszych naukowców nie tylko polskich, ale też światowych. Kiedy następnym razem usłyszycie o przełomowej terapii na raka związanej z zastosowaniem radiologii, czy o tym, że paleontolodzy oszacowali wiek szkieletu dinozaura, nie zapominajcie, dzięki komu jest to możliwe.